Jesteśmy w miejscu, w którym Elżbieta Dzikowska i Toni Halik nagrywali swoje programy Pieprz i Wanilia. Powiedzmy, znajduje się to w Państwa domu, w piwnicy. Tak. Zarażali nas Państwo, nas widzów, zarażali bakcylem podróżowania. Co jest takiego ważnego dla człowieka, kiedy podróżuje? Poznanie świata, ale też poznanie siebie, własnych ograniczeń. Zaadoptowanie się do różnych warunków, no przecież to są różne strefy czasowe, różna dieta, różne wysokości. To wszystko trzeba znieść i dostosować do tego nasz organizm. Zdarzało się, że pani kwękała i mówiła, już nie dam rady więcej? Nie, ja się przystosowuję do różnych warunków bardzo, bardzo łatwo. Oczywiście wolę mieć lepsze, wolę spać w eleganckim hotelu niż w hamaku, albo nawet zdarza się na ulicy w Peru, w Andach, prawda, bo tam nie było hoteli. Dzień dobry. Dziś witam Państwa w naszym domu, w moim imieniu własnym oraz mojej żony Elżbiety Dzikowskiej. Elżbieta Dzikowska, podróżniczka. Wraz z mężem Toni Halikiem tworzyła jeden z najbardziej popularnych programów telewizji polskiej. Podróżniczy cykl Pieprz i Wanilia. Nam opowiada o swoim dramatycznym dzieciństwie, osadzeniu w stalinowskim więzieniu i świecie, którym chciała się z nami podzielić. W tej szarej komunie, zamkniętej, właściwie rzadko kto podróżował po świecie, nagle Państwo telewidzom pokazywali świat. Toni miał barwę, miał charyzmę. On potrafił zainteresować i tym, co mówi, i tym, jak mówi widzów. Wszystkie te filmy, które Państwo oglądali, są naszym wspólnym wysiłkiem. Nasi widzowie utożsamiali się z nami, wiedzieli, że my podróżujemy naprawdę dla nich. A jak to w ogóle było możliwe w ówczesnej telewizji perelowskiej, że taki program, że ktoś się zgodził na taki projekt? No telewizja, myślę, że była zachwycona tym, że my jeździmy za własne pieniądze przecie. Toni, jak go pytano, skąd ma na to środki, pokazywał zdjęcie, które do dzisiaj jest w Muzeum Podróżników w Toruniu, wykonane w miasteczku filmowym Tucson w stanie Arizona, i mówił, ja napadam na dyliżansa, a moja żona jest burdel mamą. Tak. A tak naprawdę on nieźle zarabiał jako dziennikarz NBC, potem jako emeryt też. To był nasz sposób na życie, nasze posłanie. Myśmy naprawdę chcieli ten świat Polakom pokazać. Urodziła się pani w Międzyrzeczu Podlaskim 2 lata przed wojną. Chciałam zapytać o to pierwsze wspomnienie pani jako dziecka. Musieliśmy uciekać z Międzyrzeca Podlaskiego na wieś do Żerocina, ponieważ ojciec był w AK. I obawialiśmy się o jego życie, więc zamieszkaliśmy w małym domku naszych dziadków. Ojciec w dalszym ciągu był zaangażowany w walkę z Niemcami, był łącznikiem pomiędzy Międzyrzecem Podlaskim a Siedlcami. No i nastąpił ten tragiczny moment, kiedy przyszli Niemcy z psami i szukali ojca. Ja pamiętam, mała dziewczynka, leżałam na tapczanie, oni się tak nade mną nachylili i pytali, a gdzie ojciec, a gdzie tata? Chcieli, żebym powiedziała. Mama nie powiedziała, więc myśleli, że dziecko się przestraszy i wyda. No ale ja oczywiście nie zdradziłam, że mój ojciec w tym czasie spał w spichrzu. Wówczas go nie ujęli, ale niestety potem został aresztowany przez Niemców. Przetrzymywano go na zamku w Lublinie i został skazany na śmierć. Zginął tuż przed wyzwoleniem, bo w maju 1944 roku. To były tragiczne dla nas momenty. Także straciła pani dziadka, prawda, bo był oficerem dziadek? Dziadek był oficerem policji i w
czasie tej wojny zawezwano wszystkich tam do Kozielska, prawda? Potem został przeniesiony do Ostaszkowa i tam został zamordowany. Kiedy się pani o tym dowiedziała? Babcia długo ukrywała przed pani tę prawdę. Tak, bo babcia bała się. Wtedy były takie czasy, że niedobrze było mieć tatusia w AK, a dziadka, którego rozstrzelali wyzwoliciele. Więc dowiedziałam się dość późno. Wszystkie kobiety z mojej rodziny zostały wdowami. Może też warto przypomnieć, że pani miasto rodzinne było wielokulturowe, gdzie obok Polaków mieszkali Żydzi. Ukraińcy. Tak jest, Ukraińcy. Prawosławni, katolicy, tak. W przeszłości Kalwini, grekokatolicy, unici. Także tam się mieszały te kultury i myślę, że to wytworzyło też specyficzny klimat, w którym dorastałam. Z pewnością też nauczyło panią właśnie tolerancji. Otwartości na innego człowieka. Empatii, tak. Mhm. Myślę, że to miało duże znaczenie. Jako kilkunastolatka, miała pani chyba z 14-15 lat, wstąpiła pani za namową swojego kolegi do podziemnej organizacji Związek Ewolucjonistów Wolności, taką miała szumną nazwę. I miałam wówczas lat 14, kiedy miałam lat 15, zostałam aresztowana. I spędziłam w więzieniu 6 miesięcy na tym samym zamku w Lublinie, na którym zginął mój ojciec. Mój akt oskarżenia opiewał na dożywocie. No to się dzisiaj wydaje żartem, prawda? Ale była amnestia, zostałam wypuszczona, uwolniona. Powiedzmy, co ten wróg ludu narozrabiał, czyli pani oczywiście, wróg ludu narozrabiał, że został aresztowany i skazany na dożywocie. Byliśmy w kilkanaście osób, jeden pistolet. Ale wszyscy zostaliśmy oskarżeni o posiadanie broni. Ja wypróbowałam tylko, czy on strzela, czy nie, strzeliłam do wody. No tak, ale rozkręcaliście też państwo tory. No tak, ulotki, żeśmy kolportowali, napisy antypaństwowe, jak uznano. Jajkami rzucaliśmy albo jakąś farbą portrety ówczesnych przywódców. Stalina. Tak. No i rzeczywiście mieliśmy zamiar rozkręcić tory, aby wysadzić w powietrze pociąg Mitropa, o który z Moskwy do Warszawy jeździł. W naszym mieście stacjonował oddział rosyjski, tak. I to na pewno nasze patriotyczne uczucia bardzo angażowało. Jak pani pamięta pobyt w więzieniu? Były przesłuchania nocne, świecono mi w oczy i to były takie długie, prawda, i męczące przesłuchania. Wyrywano mi ząb, nerw z zębu bez znieczulenia. Potem założono arszenik, ale przytrzymano mnie kilka dni, ja byłam z bólu. No ale udało mi się wyżyć, Tak, zniosłam to. Czy siedziała pani z podobnymi do siebie, czyli też wrogami klasowymi? Tak, oczywiście tam byli sami wrogowie. To była czyli dobre towarzystwo więzienie to było, tak? Dla i politycznych więźniów, tak. Dwie kobiety, które jedna sama działała w partyzantce, inna miała narzeczonego w partyzantce, no bo takie były wtedy jeszcze czasy burzliwe. No, wspaniałe osoby, tak, wspaniałe. Czy też z